Siema. Słuchajcie, dzisiaj rozbieram sprzęgło w becie. Wczoraj byłem ze Sławasem. Tak jak wiecie, spaliłem sprzęgło. Jak to wszystko wygląda? No to zaraz odpalę motocykl. Poczekam, niech się nagrzeje. Spuszczę olej, rozbiorę pokrywę. Zobaczymy, jak tam tarczki wyglądają, jak tam w ogóle wygląda całe sprzęgło. Nie za ciekawie to wyglądało i było słychać Sława z tyłu, jak byłem na tym podjeździe i tam go żogowałem, to mówił właśnie, że coś tam, jakiś metaliczny odgłos słyszał. Ja nie słyszałem tego odgłosu, tylko poszedł dym po prostu ze sprzęgła, smród straszny. Biegów w ogóle nie mogę przełączyć, nawet jak ostygło to sprzęgło, czyli nie wiem, zamieliło tam ładnie tymi tarczkami. Także, tak jak wspomniałem, odpalam ją, niech się olej nagrzeje, spuszczę olej, zobaczę, co nagrędziłem. I wtedy będę zamawiał. Pierwszy raz, Bleku, pierwszy raz grzebię przy sprzęgle. Nigdy tego nie robiłem, nie wiem. Nie ma kto mi pomóc, po prostu muszę sam. To trzymajcie kciuki. O, coś ruszyło, ty. Czekajcie. Wczoraj nie chciało nic. Luz, zaraz, chwila. Coś kręci. Czekajcie. O. Czyli mam cały czas bieg jeszcze. Dobra, chwila, moment. Chwila, moment. Chyba nie będzie aż tak źle. Znaczy, no sprzęgło będzie do wymiany, ale nie będzie aż tak źle, żeby. Starczy tego rozgrzewania, rozkręcam, sprawdzam, znaczy tak, pierw spuszczam olej, rozkręcam, sprawdzam, jakiś pojemnik by się przydał na olej, mam nadzieję, że tutaj jakieś wiaderko mam, coś jest, o jest, wiaderko. Udało mi się załatwić dobre opony Mitasa, podwójny mild, na tył i na przód, w przyszłym tygodniu powinienem już je mieć, także górki, czekajcie na bleka. Pierwszy raz będę miał takie opony Mitasy, podobno są rywela. Tak wszyscy mówią. Zobaczymy. Olej mam. O, używam Motorexa. Słyszałem, że podobno są lepsze już oleje. Glaca mi tam polecił jakiś. O, poszło. Dobra. Czyli mam poluzowane. Kolorek. Po spaleniu sprzęgła. Ale fajnie, że w ogóle biegi reagują. Nie było oleju. Jakim cudem? Szok po prostu. Nie było oleju w skrzyni biegów. Ale jakim cudem? Ja się pytam. O, taka prawda. Nie było oleju. Nie, dwa miesiące temu olej wymieniałem. 100% lałem. Lipa wyszła. Powiem wam, że te śruby tak słabo są przykręcone. Aż jestem ciekawy, co tam w tym sprzęgle siedzi. Uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga. Zmielone same opiłki. No, zmielone wszystko. Dobra, majster. Teraz jeszcze te trzeba odkręcić. Czyli tak, tu nie jest na jedną śrubę, tylko jest na sześć.
Dobra, tylko teraz, czy ja będę mógł użyć tutaj zwykłym kluczem, imbusem to odkręcę, czy będzie trzeba tu pneumata użyć? Chwila. A, ja już wiem. Ja już wiem. O-ring też jest tutaj do wymiany. Tu praktycznie nie ma. Mógł ten olej wyciec. Tu nawet są i ślady. Tak, czyli oleju miałem dosyć. Zaraz palcem to zrobię, zobaczę. No tu z piachem to jest zmielone, ale tłuste. Czyli zmieliło mi tutaj uszczelkę. Albo się wypaliła. Ale w każdym razie tutaj nie ma. Tu jest. A to? O! Widzicie? Jak to się stało, że tutaj nie ma tej uszczelki? Tu wszędzie jest, tylko w tym miejscu nie ma. Czyli tu mógł olej spieprzyć, nie? Też dlatego już mam przyczynę. Dobra, rozkręcę to i zobaczę, co trzeba zamówić. To sobie tu odłożę. No to w ogóle całe te, widać, że to wszystko jest tu pomielone. Taki odcinek z zabijania bety. Pneumat to ułatwia robotę. Pozdrawiam tutaj Gosię Wit. Ona właśnie pracuje pneumatem. Nam cała historia się ukaże tego sprzęgła. Jak tutaj to wygląda? Tu jest wszystko dobrze. Czyli mamy pierwsza idzie tarcza z okładziną. Pierwsza tarcza z okładziną. O, tu patrzcie, zmielone już mam. Zmielone. Ale co to zmielone jest? Chyba im dalej w las, tym. Jezu, mam nadzieję, że nie skrzynia biegów. Dobra. Pościągam i ogram dalej później. Tu już było ostre tarcie. Tu już jest pęknięta. Patrzcie, pęknięta. Dobrze. Tu też widać tarcie. Fajne jest takie majstrowanie, powiem wam. Spodobało mi się. Bardzo bym się cieszył, jakby mi poszło to, ta wymiana. Ta już ma tutaj wrzery. I też tu są opiłki. Jezu, jak ja bym sobie sam sprzęgło wymienił, to ja bym był po prostu najszczęśliwszy. Wszystkie tarczki te są w oleju, czyli musiał mi wyciec po prostu, nie było szczelności. I to wyciec właśnie tam, w terenie. Ciekawe co tam, zobaczę. O, tu pełno opiłków jest. Mnóstwo. Pełno opiłków. Ostre. Jak to umyć? Mamy skrzynię biegów. Zęby widzę całe. Tutaj na tym całe. Kosz w porządku.
Nie zmieliło mi kosza, ale trzeba będzie to wszystko ładnie wymyć. Tu, no bo praktycznie tego, tej uszczelki nie ma. O, widzicie? Jest przerwana. Tu wtopiona. Pewnie z temperatury. No, to do wyczyszczenia. Stopiło ją. Temperatura duża była. Czyli Silvergoring też. Ale jak to umyć? Dobra, dzwonię, zamawiam. Wiecie co? No, nie jest dobrze. Widzicie te elementy? Patrzcie. Czekajcie, wezmę kamerę. Tak? To nie są z przekładek te elementy. Czyli cały kosz sprzęgłowy jest rozwalony. Muszę dalej to rozkręcać. Idzie. Dobrze. Jest. Majsterchef. Majsterchef. Teraz chwila prawdy. Wiecie co, no wszystko rozebrałem, jak bieg włączę, czyli cały kosz ściągłem. Ja tutaj no nic nie widzę, ale jest tu wszystko tak pomielone. Coś zmieliło i to ostro, tak jak widzieliście, co wam pokazywałem, ale tutaj jest tego mnóstwo. Będę musiał to benzyną to wszystko przeczyścić. Jakimś magnesem chyba bym musiał, zobaczyć. Zobaczcie, ile tego jest. To normalnie na złom można oddać. Nie no, musiało jakąś tarczę mi zmielić. Ty, patrzcie, już wszystko wiem. Pomieliło całą tą. Tą tarczkę z okładziną. Tylko którą? Tego nie wiem. Czy tą przy samym tym? Raczej nie. Którąś? Dobrze, patrzcie, że ja to wszystko... Znalazłem cały jeden element. No to już się wszystko wyjaśniło, czyli kosz mam w porządku, kosza nie muszę kupować. Ale jak to wydobyć? To wszystko stąd. Nie no, po prostu cała jest tarcza zmielona. Duże, małe elementy. O Jezu, dobrze, że nie jeździłem. I patrzcie, jak takie coś mi się kiedyś zdarzyło w 701 w Husqvarnie, to w sumie remont silnika był, bo te wszystkie opiłki weszły do silnika. Tutaj komory są osobne, czyli to nam nie ma prawa wejść do silnika, czyli kurde, Beta bardzo dobrze ma to rozwiązane i ja tam innego motocykla nie chcę. Różnie to może być, zawsze może się sprzęgło rozwalić. Dobra. Okej, to tymczasem już się wszystko wyjaśniło. Sherlock Black opanował sytuację. No słuchajcie, no trochę byłem poddenerwowany, bo po prostu nie wiedziałem, czy to cały kosz mi coś poszło w tym koszu, ale okazało się, że kosz jest cały. Po prostu jedną tarczkę mi całą zmieliło na taki miał. Znalazłem właśnie jeden element takiej tej tarczki i mogłem zidentyfikować po prostu z czego te opiłki są. Ich jest bardzo mnóstwo. Środkiem przeczyszczałem to, ale nie wiem, jakiś magnes będę musiał kupić, żeby to wszystko wydobyć. Zamawiam właśnie na InnoBeta sprzęgło, czyli przekładki, ale też uszczelkę. Czyli tak, słuchajcie, w becie olej był cały czas, czyli jak spaliłem to sprzęgło, uszczelka się wytopiła i po prostu pomału mi ten olej przez całą noc ściekał do pokrywy właśnie spod silnika. Czyli, a jaka przyczyna była zerwania, no to chyba nie wiem, no nie mam pojęcia, nie wiem, po prostu, nie wiem. Zawsze jeżdżę tak i nigdy żadnych problemów nie było nawet na podjazdy, a teraz po prostu się coś przydarzyło. Czyli co, no prawdopodobnie na sobotę będę miał motocykl zrobiony, czyli co, następny odcinek, ja zamawiam części, jutro przychodzą i montuję i próba generalna. Elo, tymczasem nara, hejos, piona. Siema, podjąłem się samemu wymiany sprzęgła, słuchajcie, powiem wam, że się udało.
Dwie tarcze mi zmieliło. Bawiłem się tutaj z czyszczeniem cały dzień i środkami takimi do czyszczenia, i kompresorem, no i palcami musiałem dłubać większe elementy śrubokrętami, palcami. Poharałem się cały, ale dokonałem tego, czyli sam wymieniłem sprzęgło w becie. Zaraz Wam pokażę, jak to chodzi. Pokażę Wam też stare tarcze. Po prostu temperatury takiej dostała, że wypaliła mi nawet uszczelkę, dlatego, no po prostu nie wiem, jak to się stało, nie? Ale oleju nie miałem, dlatego też, że po prostu w dwóch miejscach, gdzieś na 2,5 cm, 3 wypalona była cała uszczelka. Mam zamówiony, znaczy zamówiony, zamówiłem O-ring, dzisiaj też przyszedł, zamówiłem filtr powietrza, zamówiłem też filtr do oleju, czyli wymieniłem filtr do oleju, olej. Teraz tak, będę zalewał skrzynię biegów olejem, pochodzi trochę beta, spuszczę, zaleję nowy, żeby to jeszcze wszystko się przepukało, żeby się zagrzał i po prostu go spuszczę. No jestem po prostu bardzo zadowolony, szczęśliwy, że mogłem po prostu sam sobie wymienić sprzęgło. No trochę się tam, wiecie, na spokojnie to robiłem, pomału, nie nagrywałem tego, no bo co, no chłop będzie tarczki zakładał i coś tam robił, ale jest to intuicyjne takie po prostu praca przy sprzęgle. Patrzcie, teraz mam tutaj na biegu sprzęgło, ładnie chodzi. Tarcze zamówiłem nowe, 1070 zł zapłaciłem za filtr, tarcze, przekładki i o-ring. Zaraz założę tutaj o-ring. Tutaj chciałem Wam pokazać, ciemno jest tutaj u mnie, patrzcie, tutaj mamy trzy przekładki w tym miejscu tutaj, czyli dwie tarcze mi zmieliło totalnie, pełno opiłków było, nawet tutaj widać wszędzie pełno opiłków, no w sumie no co, no dwie tarcze zmielone, no to musiało tego trochę być, nie? No i tak to wygląda. Jedna nawet tarcza, widziałem tutaj, że była pęknięta. Zaraz ją dokopię się do niej. Warto ją pokazać. Ale naprawdę, powiem Wam, no cieszę się teraz. Teraz mogę palić sprzęgła. No tak przenośni tylko mówię. Gdzie jest ta pęknięta? Czyli jak... Czekajcie, gdzie to jest? Była pęknięta. O, jest. Nie, to nie przekładka, tarcza. Patrzcie, już kolejna była pęknięta. Zakładam teraz ten o-ring. Zalewam olejem. Pochodzi trochę. Spuszczę, zaleję nowy. Jutro teren. Zaraz do Słowasa dzwonię, że jutro jadę z nimi. Mam nadzieję, że nie wymiksują się z tej jazdy, bo ja tyle czasu straciłem tutaj w tym garażu. No kosztowne, sprzęgło kosztowne w becie. Nie chciałem brać za Allegro. Podejrzewam, żebym, nie wiem, kupił za 500, ale po prostu jakoś tak się obawiałem. Wolałem te, które generalnie beta ma jako części OM i po prostu takie założyłem. Także dzięki wszystkim, którzy trzymali za mnie kciuki, żebym sobie poradził z tym sprzęgłem. Jest naprawdę dobrze, jestem mega zadowolony. Oprócz rozpławienia silnika i remontów, to sprzęgło mogę robić. Jest git. No to słuchajcie, to nara wtedy. Hejos. Czyli jazdę na kole mogę dalej uprawiać.